Pierwszym krokiem w procesie powstawania obrazu ceramicznego jest uformowanie płata z plastycznej masy ceramicznej. Glinę wałkuję i wycinam odpowiedni kształt. Na powierzchnię płaszczyzny nanoszę rysunek wałeczkiem gliny, który traktuję jak linię. Po wysuszeniu i wypaleniu pracy na biskwit przystępuję do malowania szkliwami. Odpowiednie surowce odważam według receptur i mieszam w moździerzu z wodą. Następnie nakładam szkliwa za pomocą łyżki, gruszki lub pędzla. Ostatnim etapem jest wypał na ostro, czyli na wysoką temperaturę. I tak prezentuje się gotowy obraz.